Witajcie, Maszki, z tej strony Tremor, w kolejnym odcinku Sazon 4 na dokicji Kezredux jako Meksyk. Mam takie małe problemy na początku, ponieważ coś się z grą zrobiło. Nie chciała w ogóle, żadnych dźwięków nie było, więc musiałem ją od nowa instalować, więc chyba nic się nie powinno zmienić. Nie powinno to jakoś zadziałać na grę. Więc w ostatnim odcinku w sumie skończyliśmy na tym, że atakujemy. No niestety nie miałem już czasu, żeby zostać. No i niedługo nam się wreszcie uda. Patrzymy, na czym polega ta rebelia cała. Rebelia to tak naprawdę, że tak powiem, po prostu taka mechanika jakby korowania Ameryki. Więc to aż takie złe nie będzie. Albo nie powinno być aż tak złe. I wojna w Europie się zakończyła, no jak sami widzicie, tutaj oni się biją, oni w ogóle nic nie mogą zrobić, nie wiem jak oni tutaj, czyli zapewne mają masę dywizji i oni nie potrafią, więc o jest ta, ona chyba jest w jakimś innym modzie, takim dziwnym, więc jeżeli chodzi o to, to tutaj część oczywiście się udało, oni, what the heck, oni już zdobyli ten teren, wow. Lizbona, nie powiem chyba, wiecie co, chyba wy macie takiego jednego sojusznika, który tutaj powinien być, no właśnie, a dlaczego, nie wiem, czasami się zastanawiam, oni chyba może są, nie, oni są w tej samej frakcji, nie wiem o co chodzi, dobra, i tak powoli po prostu pokonujemy ich tutaj, więc to za bardzo nas nie obchodzi, wow, dosłownie, zdobyliście tylko jedno miasto i zdobyliście jeszcze to, co w ogóle nie powinno być wasze, ale wy takie, o, ale nam się udało to wszystko, wow. I tak później zginą, bo oni są słabi. No, może Rosja coś będzie chciała zrobić, ale no, respekt wygląda, no, bardzo dużo. W ogóle co tutaj się... What the heck? O, przez to, że oni dołączyli, to oni są tam. Nie powiem, jakaś dziwna ścieżka. Okej, tutaj jakiś kolejny cel narodowy musimy włączyć, zanim to nam się odpali. Mamy tutaj. Wiecie co, może weźmy to. I tak to nie ma zbytnio znaczenia, słabe ogólnie jest to. Więc niech tutaj szybko nam pokonują ich. No, nie powiem. Te dywizje wyglądają na poważne dywizje. Znaczy się, oni zazwyczaj nie mają tych garnizonów, tych właśnie militii, z tego względu, że no, oni nie mogą mieć słabych dywizji, oni muszą mieć nieco mocne dywizje. No ale my już jesteśmy przy stolicy, więc nie powinno być aż tak źle. Najbardziej mi się podoba, że zdobyliśmy tutaj dla nich. I oni dosłownie im otworzyliśmy front od tyłu. O, sorry, ale no niestety tak bywa. Szczerze bym odesłał mi część tej dywizji, bo aż tak dobrze to nie wygląda, bo tutaj widzę, że się tak napchaliśmy na te góry, a tak słabo na nie wygląda. Wysłałem tutaj samoloty, takie, które miały jakiś zasięg, więc to słabo, to są moje najdalsze samoloty, no chyba, że lotniska by mi udostępnili, ale chyba tak to nie działa, no nie działa to tak, o, Haywood, w sumie mu pokazaliśmy faka, czy nie, chyba komuś innemu, albo może jemu, ale i tak pokazaliśmy mu faka, więc nie będziemy z nim współpracować. A Ameryka po wojnie i tak potrzebuje trochę czasu, żeby się odbudować, więc nawet nie będzie jakieś bardzo, bardzo trudne. Widzę, że stolicę atakują, my też zaczęliśmy atakować. My tak naprawdę w głównej mierze zaatakowaliśmy tą jedną prowincję. Chociaż powinniśmy zaatakować punkt zwycięstwa, bo to jest taki w sumie ostatni punkt ich zwycięstwa. Dobra, najlepsza broń i będziemy w tym momencie zapewne kończyć tą wojnę. Teraz sobie biorę tych producentów. Mm-hmm.
A właśnie raz. Jakieś kolejne. Dobra, mamy wolne fabryki. Skąd? Nawet nie wiem skąd. Mamy w sumie bardzo dużo niektórych rzeczy. Wiecie, tak jakby dużo było, można później było jakoś je wykorzystać. Więc przydałoby się nieco porobić tych jakichś, wiecie, lepszych designów, żeby później mieć. Dobra, na razie nie biorę nic, po prostu potrzebuję political power. O, sami wypowiedzieli wojnę Rosji. O, Rosja. Oni z czym są? Oni są non-aligned. Macie drzewko? Mają drzewko. To byłoby śmiesznie zagrać nim. O, że ktoś im zrobił to drzewko. Zapewne będzie jakieś... też kaleria zapewne będzie w wanilii, więc... Jak to wygląda? A, nie są frakcji. Oni są. Beach Polska też jest. Ara. My realnie... Nie wiem dlaczego niektóre dywizje nie atakują, jeżeli mogą atakować. Realnie to dosłownie powinniśmy się skupić na stolicy, ale... No nie mamy, no jeżeli ten gościu jest dosłownie naszym dowódcą, to się nie dziwmy. Nie mówimy o jego kolorze skóry, ale chodzi o to, że on jednak nie jest aż takim dobrym przywódcą. No... Z Rangerem. My też mamy to samo, ma... A, ma siódmy poziom, wow. A my mamy... Szósty, dobra, może być nawet lepszym, ale my mamy, jak mówię, mamy o wiele więcej perków. Więc... Nie jest aż takim dobrym. O, i jeszcze z drugiej strony zaatakowali, to znaczy, że będzie zapewne White PC. Tylko później powolna śmierć. Ale to... Ej, to może powodować... Ci powstaną... O, ma się los, ci są... What the heck? Ci są w wojnie z tymi, ale ci, ich sojusznicy, są w wojnie z resztą świata. O, maści los. Coś tam nie wyszło. Szczerze powiem, bym chętnie wysłał tutaj na ciężarówki z tego, te fabryki. No, mamy oczywiście opór, ale... O, zajęli naszą agentkę. Ale to nie jest aż taki zły opór. Chyba. Zobaczmy sobie. Mapa Occupied. Nie jest taki. No tutaj mamy zero kompletne. No. Dobra, ale przydałoby się zobaczyć jak tutaj z agentami. No niestety nie uratowaliśmy tamtego agenta. Zapomniałem o nim. Nasza produkcja wygląda dobrze. Ktoś do frakcji latynowskiej dołączył. Bardzo chętnie, bo ja bym chętnie was hapnął razem. Dobra, powoli się przebijamy. W głównej mierze na ofiarach, więc hehehe. Co tutaj możemy dać? Tutaj mamy... O. To możemy dać. Stolica... No, stolica się jakoś trzyma, no ale... Chodzi o to, że w głównej mierze, no... Mamy trochę słabo z tą sytuacją. Dobra, wiecie co? Ja może zrobię inny rozkaz. Wiem, że może mogą być na górach, ale... Nie mam innych terenów. Wyślę was tutaj. Was też wyślę. I wy po prostu będziecie ćwiczyć. A reszta niech atakuje. Bo ta reszta akurat jest nieco lepsza. Te dywizje konne, czekam tylko jak zmienić na zmotoryzowany. Dzisiaj chyba już bardziej na pancerny. Okej, okay. Możemy na lepsze karabiny, to zawsze jest fajnie, kiedy możesz najlepsze karabiny wystawić w grze. A w międzyczasie jeszcze porobimy te rzeczy. Mechanized też będziemy robić. Dobra, udało nam się w sumie dosyć tutaj okrążyć.
Co się dzieje tutaj? Dlaczego się tutaj biją między sobą? O, teraz sojusznicy już nie są sojusznikami. Teraz biją się nawzajem. Wow. Kto by się spodziewał? Ale na jaki rozkaz idziecie? Nie, na ten rozkaz musicie pójść. Dobra, się pokonali tamtych, szkoda. Śmiesznie by było, gdyby się im udało przeżyć. Dobra, weźmy jakiegoś gościa i musimy ją uwolnić od nich. No to może trochę potrwać. Też nie mamy za bardzo dobrych agentów. Jeszcze trochę tutaj będzie, ale trzeba było już się zastanowić nad tym. A i znowu karabinów potrzebujemy dużo. Okej. Jak to wygląda tutaj sprawa? Wygląda słabo. To jest taki minus tych dużych modów, że dosłownie wychodzi jakaś mała wojna i pokazują się. O, nasze dywizje tutaj weszły, więc mamy już 3 prowincje. Jakby jeszcze tutaj przekroczyli, to jest chyba rzeka. Albo nie ma rzeki, po prostu nie atakują. Jakby tutaj przekroczyli, to byłoby znakomicie. Teraz zdobyliśmy stolicę, to znaczy, że za chwilę panu. Wejdźcie tu i trenujcie. O, nice. Pas, nie macie floty. Jakbyście w ogóle mieli. Okej, i teraz jest pytanie, czy mamy na to klejma? Mamy. Mamy na to? Nie. Więc to tak bierzemy. Patrzmy jeszcze, nie. Dobra, więc weźcie resztę. Zostali pokonani, teraz tylko zostało nam pokonania to. Mega rasistowskie państwo? Nie, już nie potrzebujemy pokonać tego mega rasistowskiego państwa. Okej, więc możemy zrobić cel? Będziemy mogli. Bo najpierw musi się po prostu ogarnąć tutaj nieco gra i wtedy dopiero nam się odpali. A jak nie, to wiecie, to ja zawsze mogę w konsoli wpisać. O, właśnie. Murmings of Anglo Rebellion. Nie wiem, czym jest Murming. Murmurings. Okej. Okay. Więc po prostu chodzi o to, że oni się wkurzyli na to i in absolute war. I po prostu nie są zbytnio zadowoleni z tego, ale jeżeli szybko tutaj zaczniemy i musimy zreorganizować terytoria. Większość spraw to będzie po prostu różne takie rzeczy do zrobienia, no ale poradzimy sobie szybko. Więc w głównej mierze musimy po prostu popatrzeć sobie, co możemy zrobić. Okej, okay, więc tutaj jest, że jeżeli chodzi, co mogą zrobić nam. Szczerze, mnie nie obchodzi architektura. Okej, okay, to znaczy, że nie powinniśmy tego robić. A, Goldwater, dobra. Goldwater, chodzi o to, że jest taka frakcja, dobra. My nie idziemy w Goldwater, więc się nie dziwcie, że tam będą tego robić. Okej, okay. I w takim razie bierzemy Mechanized. No i ci zostają pokonani i dobrze im z tym. Bo nie powiem, ale trochę tutaj mają bardzo kontrowersyjnych, jeżeli chodzi o to.
Ale za to mają kolaborującą dianami. Ok, więc tak powoli będziemy robić to po kolei, więc nawet nie musimy się tym martwić. Dobra, to chyba oznacza, że jest koniec wojny domowej? Au. Nie wiem, co wy robicie. Tutaj chyba chodzi o to, żeby później, co by było. Myślę, że progresywnie pójdziemy. Co może pójść nie tak? O, już jest, pokazało się. Dobra, więc my w międzyczasie oczywiście sobie porobimy potrzebne ulepszenia. Teraz możemy sobie nasze wojsko ulepszyć. Możemy dosłownie wysłać też nasze wojsko na granicę. Bo się niczego nie boimy. Żadnych medali nie musimy. No, nie mówię już. Znaczy się nie mówię. No, te dywizje, na razie ich, są naprawdę mega słabe. Oni po pierwsze mają też te wszystkie minusy, więc się nie dziwmy. Oni teraz oczywiście będą przeciwko nam to robić, ale... Jest takie jedno ale. Oni dosłownie nic nie mogą z tym zrobić. Co nam oni zrobią? Zaatakują nas? Nawet ja mogę przeciwko nim zrobić. Nie mogę, ponieważ nie mam political power. Dobra, jeżeli mnie zaatakujecie, to byłoby bardzo fajnie. No, minusem jest taki, że samolotów zbyt nie mamy. Więc to może być największy minus. Okej, tutaj piszę, żeby zdemobilizować. Wiadomo, że się czeka na ostatnią chwilę. Bo nie chce się tak robić. Ja tylko sobie tutaj będę powoli robić. To, jeżeli chodzi o samolot, samolot już mam najlepszy właśnie. Najlepszy samolot już wyszedł, więc... Więc biorę to, co możemy. Mam antitankę? Nie, tutaj nic nie mogę, szkoda. Tutaj zawsze daję radio navigation, bo to jest wtedy... że tak powiem... Night penalty jest mniejsze, więc... Zawsze się bierze. Zbiorę. To do śmietnika. I by się przydał kolejny samolot. Samolot. Ok, więc tutaj możemy oczywiście wybrać. A ta minus 160 to jest takie, ale plus 5. Dobra, kobiety, macie prawa wyborcze. Ale pracujcie w fabrykach. Pamiętajcie, prawo wyborcze, ale nie ma żadnych urlopów macierzyńskich. Dobra, idźmy dalej, nie zostanie totalnie skancelowany. Okej, okay. Tutaj oczywiście też mógłbym sobie zacząć te czołgi robić, ale tak powiem, nie jest aż tak źle w państwie. Dobra, jest trochę źle. Możemy stworzyć własny pakt, to mi się podoba. Jest na pewno znakomity bonus. Okej, okay, kolejni się buntują. By się spodziewał. Dobra, czy coś tutaj możemy robić fajnego? Możemy tylko szybsze pociągi robić. I naprawdę, ta ich wielka armia to jest wielki chyba bardziej żart. ponieważ dosłownie moje dywizje są o wiele lepsze. Nie chcą mnie zaatakować. Tutaj oni są w frakcji, więc się nie dziwię. O, Jack Reed wrócił i teraz w zimowym ubranku jest. Dobra, robimy kolejne. Ile to wam potrwa? Tam. Już prawie całego się pozbędziemy. Zastanawiam się, czy w to nie pójść, ponieważ to jest oczywiście... nawet fajne,
State Religious Anti-Clerical Law. What the, po co? Nie. Musi być jedna religia. Musicie się nauczyć, że jest jeden Bóg. Dobra. To już możemy zrobić. Jesteśmy na partial mobilization. Boli. O. O, w ogóle uwolnimy naszego agenta. Źle to pokazuje. Pokazuje, że może być. Może być niebezpiecznie. To za Au! Te dywizje są dobre. Dlaczego nasze dywizje są? Kurde. To jest nie tak z tymi. Ej, naprawdę, skąd oni mają już taką dobrą armię? Nie mogli przez dłuższy czas tutaj w ogóle nic porobić, a tutaj teraz taką dobrą armię im wystawiło się. Na razie muszę pobronić to, bo inaczej to nie pójdzie. Przeciwko komu walczą? Podoba mi się to środkowe. Okej, okay, czyli walczą przeciwko nim dlatego, że się zbuntowali. A teraz... czyli że po prostu bunt wielki. Status of language in the territories. Szczerze, to byłoby lepsze. Dobra, powoli tutaj ogarniam wszystko. Nie podoba mi się, że będziemy mieć wielkiego przeciwnika. Nigdy się nie lubi, kiedy ktoś ciebie zaatakuje, a jest dosyć potężny. Chyba nie zdążymy przed tym, żeby to dokończyć. Pytanie, czy coś tutaj... Tutaj nie potrzebujemy tego korzystać. Wiecie co, byłoby fajnie, gdybyście wy zaatakowali tych. Byłoby bardzo fajne. Ej, w ogóle pokażcie, jak tutaj wam idzie z tym. Czy wy możecie zaatakować? Co tutaj mają? Dziwne, nie, nie powiem, że wydawało mi się, że mogą to zrobić. Mogliby to zrobić, tylko chyba nie zrobili. O, to mogą zrobić. Tylko, że mają Divided Nation, podobno. O, jest. No nie powiem, by się przydało to zdobyć, bo nie podoba mi się opcja tego, że ci nas zaatakują. Oni są dosyć mocni. Jednak.
Bym wtedy musiał się wycofać. Za rzeki. I chyba zacznę budować fortyfikacje. Okej, budujcie się fortyfikacje. Będziemy się schować za rzekę. Okej, nie wiem co się stało, dostałem crasha i przez to, że mam autosave na rok, musiałem wszystko robić od nowa. I to nie było dość miłe. Jedyne co się zmieniło to Ameryka, udało jej się zdobyć wyspy. Co było aż dziwne, że się jej to. I po tym jak ja już tutaj ukończyłem, to zamiast zacząć na mnie robić, to zaczęli robić na właśnie na Nową Anglię. Więc to jest akurat dobre. Więc będę walczyć z wielką frakcją. Jeżeli chodzi o to, to ja próbowałem nieco cheatować, żeby oni jednak nie zaatakowali mnie, żeby jednak trzymali się tutaj, północnej granicy. No ale jak sami widzicie, no Boże, trochę zadziałało. Ale wiecie, no to AI samo robi, więc to jest trochę takie, no, później wkurzające, bo i tak widzieliście, może moja armia nie jest aż taka dobra. Dobra, więc będę kończyć, bo ten odcinek już jest dosyć długi. Zrobiłem na szybko tyle, ile było. Tutaj nie pamiętałem, czy zrobiłem to, czy nie, ale w następnym odcinku po prostu zobaczymy, co tutaj jest. No, to wszystko z tego odcinka. No to cześć.